Ja pierdzielę, jak to mało tych kostek zostało. Trzeba się oporządzić i chyba zaraz wezmę 60 i zapnę orkana, pojadę na zieloną, na kosze żyta. Zawsze to trochę będzie mniej trzeba potem tego siana dokupić. Chyba trzeba tak zrobić, bo to no masakra w tym roku. W tamtym susza była, a teraz trzeba będzie kupować żarcie. A to drogie, kasy mało na koncie. Bieda będzie. Dobra, rzucę na razie im dwie kostki. Zaraz przywiozę im na zielono. To tam się najedzą. Ogólnie to ja tam nie wiem, jak na tych YouTubach to tam się z wami witać, ale no, witam wszystkich tam zgromadzonych przed komputerami czy tam telefonami. No, postanowiłem, że nagram tutaj dla was takiego vloga, bo ostatnio widzę, że na YouTubach to takie popularne jest. Nic innego tam praktycznie nie nagrywają, tylko jakieś takie te właśnie vlogi. To, żem kupił kamerkę i mówię, to ja coś ponagrywam. No zazwyczaj to takie nowsze sprzęty mają ludzie, a ja mam taką 60, 30, to może wam się akurat spodoba takie życie takiego prostego rolnika, nie tam jakiegoś bambra. No dzisiaj chciałbym wam zaprezentować swoje gospodarstwo, poopowiadać trochę o nim, ale najpierw no muszę jechać dla krów nakosić żyta na zielonkę, bo jest straszna bieda, już nie mają co żreć, no i masakra jest. Ogólnie też powiem pewnie, kim jestem, przedstawię się i tak dalej. Ale to zaraz, najpierw trzeba się brać do roboty. Siadamy do siątki. O, witam, ogólnie jaki ładny sprzęt, w sumie pierwszy, który wam dzisiaj zaprezentuję. No i ten, odpalamy siątkę, o. O, witaj, to chodź, to je bestia, nie. Te sztrucle stare. Dobra, drzwi se zamkniemy, co by nam tu nie wiało. Nie no, maj to jeszcze tak czasami potrafi chłodem sobie zawiać. Ja też szyby to otworzę w sumie, bo i tak będę musiał potem do workana to otworzyć, żeby tutaj rury rozkładać i tak dalej. Czekajta, podjadę. Uda mi się za pierwszym. Zamknąłem te wieżeje, w sensie drzwi, a i tak muszę wyleźć, bo trzeba zapiąć. Zapniemy sobie. O, widzicie, jak idealnie podjechałem? Od razu czekajta, tu będzie wszystko git, będzie wszystko git. Myślę, że tak, bo wałek się na polu zapnie. Bo teraz to zara oponę tutaj za bardzo skręcę i rozwala, bo wałek albo oponę. Dobra, siadamy sobie do siątki. No zapnę od razu moją rusko przyczepę. Wam powiem, że to autosanka może i trochę taka lżejsza, ale za to tutaj to tyle razy ta przyczepa z pryzmy spadła, co my ją po pijaku, znaczy pod wpływem substancji, oczywiście wody mi chodziło, obalili, a ona dalej jeździ, to ja w szoku. Czekaj, tak gdzie ten zaczep tam był, bo ja dawno tym orkanem żem nie robił. Ale będzie git. Zapniemy sobie. No kurde, jeszcze centymetr, trzeba cofnąć. Teraz już się tam nakieruję. O, uda się teraz, idealnie. No i co? Jadę na pole. Ale w sumie w międzyczasie może wam zacznę opowiadać, czym się zajmuję i tak dalej. Czekaj, to tu wyjechać, nic nie jedzie? Nie jedzie. Tutaj ten zakręt to przewalony, bo czasami jakieś młode łebki jeżdżą i tutaj cyrki robią. Choć ja to nie stary, bo 20 lat dopiero mam. No ale wiecie, ze wsi to taki rozsądniejszy jestem. Ale no, tak jak właśnie wam powiedziałem, mam około 20 lat. Konkretnie no, za miesiąc będę miał 21. Prowadzę gospodarstwo, 20 hektarów ma. Więc widzicie, tyle co lat, tyle co hektarów. W sumie to prowadzę, ale nie jest ono na mnie. Mam plan je dopiero na siebie, że tak powiem, przepisać w tym roku, bo żem tam po ojcu przejął. Ale no, od małego się w tego gospodarza bawię, odkąd pamiętam. Dobra, zrobił żem cięcie. Bo strasznie te 60 lata się bałem, żeby w coś nie przywalić, albo nie daj Boże w kogoś, bo to wie, to tymi Mercedesami jeżdżą i potem bym płacił, a to mnie na takie rzeczy tu nie stać. Ale skończyłem mówić właśnie na tym, że tak sobie gospodarzę. No czasem mi tam pomaga ojciec, jak wiadomo, trzeba gdzieś na dwa ciągniki jechać szybko, coś zrobić i tak dalej, to czy mi podjedzie czy coś. No tam niedużo, ale zawsze coś pomoże. No a jak nie mam jakichś maszyn, albo potrzebuję większego ciągnika, czy tam na przykład sprasować coś w belki okrągłe, a nie w kostki, to po prostu do wuja dzwonię i wuja mi pomaga, bo ma taki trochę większy sprzęt ode mnie, jakiegoś tam chyba MTZ-a ma i prasę rolującą i tak dalej, więc zawsze jak trzeba to mi pomoże. Ogólnie zajeżdżamy zestawem na pole i teraz, żeby sąsiadowi tu po burokach nie jeździć. Czekaj, to buraki są? Chyba ta. Ja nie wiem, tu u nas na Podlasiu takich rzeczy to rzadko widać. Ale o, tu sąsiad patrzy, że się pobawił. No, szkoda ciąć te żyto. No ale co zrobię, no nie ma żarcia. Już chyba wolę ściąć żyto i na zielonkę im przywieźć, jak bele kupywać, nie? Bo to mnie na
na dobre nie wyjdzie. A i tak planowałem w tym roku, że sobie jedno pole zetnę tego żyta i zrobię z niego właśnie kiszonkę w belki. Teraz zacznę pewnie kosić orkanem, a resztę po prostu za jakiś tydzień będę ciął już właśnie w belki. Właśnie będę musiał do sąsiada, do wujka zadzwonić, czy mnie to sprasuje przede wszystkim. Bo ja zetnę, a on mi powie, że nie sprasuje, to będzie lipa. Założymy sobie wałek. No i co, no nie wiem, czy będę tutaj w 60 wam coś nagrywał, bo teraz ona trochę w palnik dostanie. Ale zobaczymy, może będzie mnie słychać. Kajta. Uwaga. Trzeba rzucić i ruszamy. No, po tych burakach nigdy nie wiem, nie chcę mu jeździć zbytnio. Aż szkoda gnieść te żyto. To troszkę trzeba będzie. Będzie git, wszystko. Sypie. Na przyczepę sypie. No i luks. No myślę, że jakieś ujęcie wam tutaj nagram pod jaką muzykę czy coś. Też ja się uczę montować, więc nie oceniajcie. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie klonować. No dawno, że morkanem nie robił, więc się troszeczkę odzwyczaiłem. Zaraz w ogóle może wlezę na przyczepę, zobaczę, jak to docina. No, będę tu pomału. Dojedziemy sobie do końca i właśnie zobaczę, jak to wygląda, ale to zaraz się zobaczymy. Trochę nakosiłem, wyłączę sobie wałek. Niech ona odetchnie, bo tak jęczy w tym orkanie. Tak się zastanawiałem, czy jakiego turbo nie założyć, ale to na razie silnika szkoda. Jak się będzie kończył, to się założy. Zobaczymy. Ty, no kurde, ej, powiem wam, że ładnie to sieka w miarę. Jak na orkan, to nie wygląda to źle. Aż w szoku jestem. Tam wam postarałem się jakieś ujęcie ponagrywać, ale nie wiem, czy to tam coś z tego będzie. Zobaczę potem w montażu. Ale patrzcie, no zestawik ładny, mi się zdaje, że naprawdę fajnie to wygląda. Aż normalnie zdjęcie cyknę. Ale tutaj, no co, kosimy dalej, no. Myślę, że nakoszę całą przyczepę i będziemy kończyć. W sensie, no, jeszcze oczywiście nie odcinek. Pojedziemy, damy to krowom i właśnie pokażę wam wszystkie swoje maszynki, które tutaj mam na gospodarstwie. Coś chwilę o nich opowiem i tak dalej. No, objedziemy sobie jeszcze tutaj. I myślę, że będzie na styk. Też nie chcę jakoś nie wiadomo ile kosić, no bo już taka przyczepa to na 2 dni, 3 dni starczy, no spokojnie. A nie chcę, żeby to się grzało albo schło nadmiernie. Dobra, wałek wyłączony. Trzeba wyjść go zdjąć, żeby go nie rozwaliło podczas jazdy. I sobie od razu złożymy. O, elegancko. Przyczepa, no jest tu coś? Jest, zwalnie. No na tył tak nie dosypuje, bo wiadomo, no z przodu orkan i tak dalej trzeba było przewalać, ale komu by się chciało. Pojedziemy sobie teraz polnymi. Pomału. I co, no widzimy się, jak już będę na gospodarstwo zjeżdżał, więc za chwilę. Dobra, zajechałem na gospodarstwo, trzeba rozpiąć nasz zestawik, odepniemy sobie przyczepkę i myślę, że żeby orkanu nie odpinać, to ciepłajem sobie tutaj wepcham. I tak chyba tutaj to wykipruję gdzieś, żeby wiecie, taczkę sobie to powozić elegancko, bo i tak nie uda mi się wysypać do końca z przyczepy w środku, więc to tam bez sensu. A tak nie będzie, myślę, że i tak tutaj zbytnio to przeszkadzało. I sobie zaraz właśnie pokażę wam te maszynki. No wiadomo, trzeba zacząć od tych potrzebniejszych rzeczy, typu właśnie, no, nakarmienie krówek, a dopiero potem jakieś głupoty, typu jakieś tam vlogi, nie vlogi. Wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. No, ale jestem ciekawy, jak wam się takie filmy spodobają. No ja tam jestem
amatorem w tym, więc no musicie mi to też wybaczyć. Czekajcie, jakoś tak trzeba. O, tu sobie w sumie ustanę na razie. Bo i tak pewnie będę jeszcze orkanował przez ten tydzień, póki będzie też żyto. Dobra, pozwoli mi się to złamać, pozwoli. Dobra, wyłączymy sobie od razu. Luksusowo wyjdziemy sobie, zamkniemy sobie drzwi. Tutaj wszystko jest git, git, git. Dobra, wsiadamy sobie do naszego ciapaja. Zaraz wam od razu go przepalimy, pokażę. Patrzcie, jak to ładnie chodzi. To nie jest to tam, to no u mnie maszynki są zadbane, nie można gadać. No tam 60 są właśnie te luzy minimalne, ale to tam się zrobi. Dobra, wsiadam. I teraz tak, zapniemy sobie chyba z przodu. Jakoś pomału może mi się uda wjechać tam. Zobaczymy, też się ze mnie nie śmiejcie, dawno tego nie robiłem. O, jeszcze do przodu troszeczkę. O, 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 Lux. Cofniemy sobie, żeby tutaj mieć większe pole manewru. No u mnie to gospodarstwo nie jest jakieś mega ciasne, ale wam powiem, że duże to też ono nie jest. No ale powiem wam, że jest taki plus, że mam dużo terenów do rozbudowy, bo praktycznie z tyłu mam dwa razy tyle. Widzicie? Czy może do tej obory sobie wcofam jednak? Nie, tutaj sobie zaraz zostawię. Czekajcie, tylko może trochę dalej, żeby taczko potem. Dobra, ale i tak będę się musiał przepiąć jeszcze, podjechać tyłem, bo żeby wykiprować. Odepniemy sobie i podjedziemy sobie właśnie tyłem, naszym ciapajem. No 30, powiem wam, że pierwszy sprzęt, na którym się uczyłem jeździć i mam jakiś taki sentyment do niej, właśnie przez to, że no w 60 sprzęgła nie mogłem wcisnąć, a już w 30 w miarę lekko to chodziło i pamiętam, że zawsze grabienie czy bronowanie to była moja robota od dzieciaka. Dobra, zapniemy sobie. No ta ruska przyczepa do tego ciapka to nie jest dedykowana zbytnio. Czekaj, to bo ja wykipruję kable, to kto zapnie? Ale no trzeba czasami. Wyrzucę sobie może nie wszystko. Dobra, może tyle na razie. I sobie będę taczko to wachlował. Staczuszkę sobie zawiozę, żeby wam pokazać od razu, jak to tam wygląda, jakie krówki mam i tak dalej. A zaraz sobie pokażemy właśnie te maszynki. No troszkę ich jest, mimo tego, że gospodarstwo jest małe. Dwa główne ciągniki już poznaliście, czyli ciapkę i 60. Jeszcze w sumie dwa główne, no dwa jedyne ciągniki, które są tutaj, dwie główne maszyny, o taką można by było powiedzieć bardziej. Tak jak mówię, no ja się w tych vlogach będę jeszcze mylił, ale no to musicie mi wybaczyć. Muszę się tego nauczyć. Kajta, bo tutaj trzeba prawo jazdy na taczkę trzeba było zrobić, bo widzę, jak mi to niesfornie idzie. Załadujemy sobie i po rozwożę. No dobra, może więcej nie będę tutaj tego robił. Więcej wam więcej zrobię poza odcinkiem, poza vlogiem. A teraz wam pokażę te maszynki i zaraz przyjdę właśnie, żeby je nakarmić. No to co, no już w sumie główną maszynkę, czyli tutaj 60 poznaliście. Teoretycznie niby nie jest to pierwszy ciągnik na gospodarstwie, tylko była kiedyś 40, ale no można powiedzieć, że mało się różni, więc była 40, potem 30, teraz jest 60 za 30, ale to tak 30, 60 to tam chyba rok różnicy, jak one przyjechały. Tutaj Orkan 2, czyli tutaj właśnie ta maszynka, która dzisiaj używałem, no jest wyciągana właśnie w takich awaryjnych sytuacjach, jak trzeba tej paszy dorobić czy coś. Jeszcze nie próbowałem robić trawy w kiszonki, w sensie w pryzmy, ale też myślę, że mnie to czeka. No bo teraz coraz ciężej z tą paszą, a jednak łatwiej jest zrobić kiszonkę niż siano. Więc będę pewnie do tego zmuszony, więcej masy po prostu wychodzi. 30, jeden z moich ulubionych ciągników, w sensie czasami naprawdę jeździ mi się nią lepiej jak 60. Wiadomo, taki mały, zwinny ciągniczek. Do wielu prac tutaj na gospodarstwie czasami ją troszkę katuję, ale daję radę, więc nie narzekam. Przyczepa ruska, powiem wam, że jest bardzo odporny sprzęt, no obaliłem ją wiele razy, ale dalej daję radę. Czasami no tutaj się zboże szczubem ładowało i nic się jej nie dzieje, obornika, ziemi, jak budowaliśmy tutaj oborę, to też tyle co ona przewaliła, to masakra. Pół wsi ją kiedyś ściągało, bo to jedna z pierwszych przyczep we wsi. Co mamy tutaj dalej?
No jest to agregat, do tej pory przeze mnie używany. Agregat, no po prostu brony i z tyłu wałki. Wałki też były do mnie, przeze mnie dokupywane, żeby tu trochę ładnie robiło. U nas na te piachy starczy, szczerze wam powiem. Nic więcej nie trzeba. Aczkolwiek no teraz już ten sprzęt, jak widzicie, stoi w krzakach, bo przyszedł trochę nowszy za niego zastępstwo. Mój nowy nabytek, jeszcze nie używany, ale to zaraz wam pokażę. No tutaj wicherek, potocznie tutaj u nas na Podlasiu się na to mówi. Czyli zgrabiarka siedmiogwiazdowa. No trochę zemsta, ale jak ma się proste łąki w miarę, to jest git. Najgorzej gdzieś na górki jechać, bo to można szału z tym dostać. Trójki, pługi. No to tam pługi jak pługi, brony, piątki. Używane też przedsiewnie i posiewnie, różnie w sumie zależy od roku. Jak jest tak, że można sobie tylko jechać bronami, to nawet agregatu nie brałem czasami. Pod owiec czy tam pod żyto właśnie się tym zrobiło i było git. Co dalej? No tutaj też jeden z nowszych nabytków, a chyba czekajcie, 2012 tutaj przyjechał na gospodarstwo. Ale no można powiedzieć, że z nowszych. Jest to beczka chyba Meprozetu. Nie jestem dokładnie pewien, ale tak mi się zdaje, że to będzie to. No 60 ledwo, ale daje radę, czasami jak jest trochę mokrzej, no to trzeba po prostu ładować po pół, bo inaczej można nie wyjechać z pola. Co tutaj? Obsypniki. Piątki, więc trochę już szerzej. Obsypniki, obsypniki, wiadomo, do ziemniaków. Rower, to moja kabaryna. Samochodu, no jeszcze nie mam na razie, trzeba będzie coś kupić, bo no trzeba jakoś panny w końcu poznać, że tak się zaśmieje. A rowerem to raczej żadna nie poleci. Co tutaj mamy? Kostki, no jak widzicie, to co widzieliście na samym początku odcinka. Mało ich zostało i z tym jest bieda. Pilmet, opryskiwacz, jak opryskiwacz, tutaj nie ma co gadać. Sadzarka. Rotacyjna, wiadomo. Samozbierająca i zaraz to się spyta, a po co ci orkan i samozbierająca? Szczerze wam powiem, orkan to tak do zielonek właśnie, a samozbierająca to kiedyś siano się luzem zwoziło. No wiecie, kiedyś były inne czasy po prostu i ona jeszcze została ze starych czasów, ale czasem się jeszcze jej używa. Jak mam gdzieś bliżej łąki, też chcę sobie na zielonkę czy drugi pokos przywieźć czy coś dla krów, to się tym właśnie przywozi. Sipma, czyli kostka, tak zwana, czyli kostkarka, ciukarka, w sumie u nas na Podlasiu się mówi. No, odkąd pamiętam, jest na gospodarstwie, więc dość stary sprzęt, tutaj jeszcze zasadowo cyklop stoi, ale to tam nie będę szedł. No daleko, nie chce mi się po prostu. Do obornika, do wapna i tak dalej używany. Bolko, kopaczka do ziemniaków, chyba tak, kombajn do ziemniaków, bo kopaczka to trzeba zbierać. Kombajn do ziemniaków. No mam tam z 2 hektary chyba ziemniaków, niecałe, praktycznie co roku, więc no się przydaje, już na 2 hektary to się opłaca kombajn mieć. Kiedyś troszkę więcej było, ale teraz ziemniaki się mało opłacają, więc no się zredukowało. No i tutaj właśnie ten nowy nabytek. Ogólnie nie wiem, czy 60 da radę, więc może być tak, że na wiosnę będę musiał ciągnika szukać albo turbo montować do 60. A jest to mianowicie kultywator 2,5 metra z tego co pamiętam, wraz z siewnikiem. Poznaniaka sprzedałem, kupiłem taki oto siewniczek i taki agregacik. Nie wiem, czy się uda to spiąć tak, żeby to razem jeździło, ale jak nie, to się rozepnie i będzie jeździło osobno, a będzie się szukało jakiegoś ciągnika. Zobaczymy, coś będzie szukać. No jeszcze nie testowałem, kupiłem go w zimę i jakoś tak wyszło, że na spontanie od kolegi, bo on sprzedawał cały zestaw, przyprowadziłem. Zobaczymy, siątki nie podnosi przodu, więc jest szansa, że może da radę. Co tutaj dalej mamy? To tutaj taki wymysł w sumie, mój z wujkiem i z ojcem, czyli ramię do bel. Dlatego, że no czasami się te bele robiło, wujek tam robił i tak dalej. Potem trzeba było jeszcze go ciągać, żeby raz, żeby te bele ładował, rozładowywał i tak dalej. I żeśmy po flaszce ducha puszczy uspawali oto taki sprzęcik. No nie jest jakaś to konstrukcja wytrzymała, ale wam powiem, że jak na razie mnie nie zawiodła tam do tych belek po sipnie, to tam daje radę. Tutaj mamy Amazonki rozsiewacz i to też jest taki no trochę już nowszy sprzęt, w sensie u mnie na gospodarstwie. No też jest chyba z 5 lat, więc już trochę jest, ale był kiedyś lejek, ale ten lejek się zerdzewiał i rozpadł cały. Teraz jest coś takiego. No ostatni sprzęt to rozrzutnik dwuosiowy z nadstawkami. Gnój przepalony to tam idzie. Żywego nie ładujemy, bo się boimy, że się wszystko rozwali. Ale co? No i tyle w sumie to by było. Jak taki vlog wam się spodobał, to zostaw to tam w komentarzu, łapkę w górę, czy jakoś tak. I oczekujcie na następny taki vlog. Pewnie już z
kiszonki, ale na belki. Zobaczymy, co z resztą wyjdzie. Do następnego. Siemano i nie wiem, jak to tam gadać. Cześć.